Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Jacka Piekary, Szubienicznik, Falsum Edverum. Czyta Tomasz Sobczak. Gideon Rokicki był trupem. Niby jeszcze gadał, uśmiechał się, przestępował z nogi na nogę, ale tak naprawdę już nie żył, bowiem pod starości Łęczycki nie tylko miał szczerą ochotę go zamordować, ale wręcz podjął decyzję, iż za chwilę rozpłata Rokickiemu łeb. Czymkolwiek i jakkolwiek, aby tylko zetrzeć uśmieszek z jego twarzy i aby jego krwią zmazać i zmyć wygłoszone przed chwilą po twarzy, a nawet samo wspomnienie o nich. Przed popełnieniem owego dramatycznego czynu Jacka rębę powstrzymywała jednak myśl, że zanim go dokona, musi się dowiedzieć, dlaczego stojący przed nim człowiek tak podle i fałszywie go oskarża. Rokicki zupełnie jednak nie przejmował się gniewem młodego szlachcica. Stał naprzeciwko niego z szerokim, drwiącym uśmiechem i przyglądał mu się uważnie, zupełnie jakby pytał: No i co wadź, panie, i co? Co teraz zrobisz? Co mi zrobisz? A przecież zaledwie chwila minęła od czasu, kiedy cyrkowiec, każący nazywać się Saladynem, rzucił na pana Jacka straszne oskarżenia. Oto człowiek! Który córkę moją pohańbił, ludzi moich zarżnął, a mnie zostawił zdychającego, bo myślał, że umarłem. Słowa te dźwięczały pod starościemu w uszach, zwłaszcza, że wypowiedziano je z tak wielką nienawiścią i z tak wielkim przekonaniem, jakby były najprawdziwszą sprawd. A przecież, co pan Jacek dobrze wiedział, nie było w tych słowach nie tylko ziarna, ale nawet maleńkiego ziarenka prawdy. I może machnięto by ręką na pożałowania godne zajście, a cyrkowca pognano by precz, przedtem solidnie wbatożywszy? może z czasem wydarzenie to stałoby się jedynie tematem anegdoty, może Jacek Zaręba na wspomnienie owych chwil tylko parskałby zniecierpliwiony, ale na pewno nie zaślepiałaby go owa straszna furia, kotłująca się teraz w jego umyśle i sercu. Może tak właśnie sprawy by się potoczyły i skończyły, gdyby nie fakt że oskarżenie, które padło z ust komedianta, poparł podsędek lipnowski Gideon Rokicki, a więc nie byle szarak i hetka pętelka, lecz szlachcic bogaty oraz szanowany. I dlatego też Rokicki z ręki mojej zaraz zginie.